Jesteś chory. Bo tworzę własne przeznaczenie, zamiast siedzieć i czekać, co będzie dalej? Bo patrzę w przyszłość? A co w tym chorego? Bo wydaje ci się, że masz prawo to robić. Ale nie obchodzi cię to, że wyrządzasz krzywdę równowadze i ludziom w Stark i w Arkadii. Naprawdę cię przekabacili, szkoda. Byłabyś dobrym nabytkiem dla mojej organizacji. Teraz daj mi dysk i klejnoty. I tym razem nie próbuj żadnych sztuczek. Nie zmuszaj mnie, żebym ci coś zrobił. Jestem cierpliwym człowiekiem, więc zapytam ostatni raz, gdzie znajdują się wrota do krainy strażnika? Mówiłam ci już, nie wiem! A ja jestem pewien, że wiesz, bo inaczej nie traciłbym czasu, próbując to z ciebie wyciągnąć. Niech kto inny zrobi to za mnie. Do widzenia. Kiedy spotkamy się następnym razem, na pewno będziesz chętniejsza do współpracy. Jakiś potwór! Winda zamknięta. Wyjście do lądowiska poduszkowców zamknięte. Z tego, co pokazał mi McCallen, można się domyślać, że to jest jakaś komora bezpieczeństwa. To nie był taki zły pomysł. Hej, nie wolałbyś pogadać o tym przy filżance kawy, zamiast uganiać się tu za mną i próbować mnie zabić? Chyba nie. No cóż. Pomocy! Znalazłaś sobie złe towarzystwo, seniorita. Na przyszłość bądź ostrożniejsza. Gdzie się podziewałeś? A co? Martwiłaś się? Tak, nie, to znaczy... Bałam się, że cię, no wiesz, zabili. Więc jednak ci na mnie zależy. Ave Maria. Co mam teraz zrobić, żebyś mi znowu nie powiedziała, że mam się stąd wynieść? Nie żartuj sobie, Cortez. W ciągu paru ostatnich dni wiele razy potrzebowałam twojej pomocy, ale nigdy cię nie było. Wybacz mi, seniorita. Byłem trochę niedysponowany, ale w końcu zeszłej nocy udało mi się uciec z więzienia i zacząłem cię szukać. Muszę przyznać, że zostawiłaś po sobie ciekawy trop. To znaczy? Po pierwsze, dom graniczny.
Większość Wenecji jest obstawiona. Nikt nie wie, w jaki sposób udało ci się wymknąć agentom awangardy. Dzięki magii. Tak myślałem. Chyba sporo się nauczyłaś w Arkadii. Jakoś sobie radzę. To zadziwiające, ile człowiek potrafi zrobić, gdy go przyciśnie. Si, zauważyłem. W jaki sposób cię złapali? Było ich zbyt wielu. I pomógł im pewien bardzo niebezpieczny człowiek. Gordon Holloway. Już go spotkałam. Niezły przyjemniaczek. Nie zaszkodziłoby mu trochę słońca. Gordon to niebezpieczny byt, składający się z czystej logiki. Kiedy był dzieckiem, McAllen rozdzielił go na dwie części. Jedna z nich żyje w Stark, a druga w Arkadii. Jego połowa w Arkadii to wir chaosu, prawda? To on. A przynajmniej jego magiczna połowa. Coś, co niektórzy nazwaliby duszą. Gdyby nie destrukcyjne działania awangardy, Gordon zostałby strażnikiem. Słyszałam o tym. Czy on ciągle może zostać strażnikiem? McAllen wierzy, że tak. Ale gdyby nim został, wykorzystałby równowagę do swoich niecnych celów. Boję się nawet myśleć, co by się wtedy stało. Czy powiedziałeś mi o wszystkim, o czym powinnam wiedzieć? To znaczy? O tym wszystkim, co mi się przydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia? Powiedziałem ci wszystko, co mogłem. No pewnie. Wiesz, podsłuchałam twoją rozmowę z ojcem Raulem. A potem McAllen... Jacob McAllen? On tu jest? Był. Wypuścił na mnie to... monstrum, żebym mu powiedziała, gdzie znajdują się wrota do krainy strażnika. Muszę cię stąd zabrać. To bardzo niebezpieczne. O, cóż... To rodzinne spotkanie? Czułem, że to ty za tym stoisz, bracie. I tutaj jest jeden świat. Awangarda. Nie stać cię na nic oryginalniejszego? Skoro już postanowiłeś mieszać się do spraw śmiertelników, to czy nie byłoby roztropniej, gdybyś wykazał trochę subtelności? I uwięził smoka na 1000 lat. Już się uwolniłeś, braciszku? Taj salutaires, Gisel. Nie myślałem, że będziesz chodzić wśród ludzi w ludzkim ciele i z ludzkim nazwiskiem. McAllen. Równowaga musiała obejść się z tobą zbyt pobłażliwie. To już koniec równowagi. Stare mury upadną. Nadchodzi era smoków. Bez względu na to, czy się do nas przyłączysz, czy też nie. Chcesz, żebym się do ciebie przyłączył? Jesteś ucieleśnieniem wszystkiego, czego nienawidzę. Tak bardzo nie cierpisz śmiertelników, że chcesz ich zniszczyć, zsyłając na nich chaos. Ale doprowadzisz tylko do tego, że zniszczysz samego siebie. Nasz czas w końcu nadejdzie. Ale nie dzięki tobie. Czy ci śmiertelnicy tyle dla ciebie znaczą, że zapomniałeś już, kim naprawdę jesteś? Nigdy nie zapomniałem o tym, kim jestem. Nie przypisuj mi zbrodni, którą sam popełniłeś. Osiris! Ciągle jest jeszcze czas. Jesteś krwią z mojej krwi, nieśmiertelnym smokiem, a nasze przeznaczenie leży na szalach wszechświata. Daruj sobie te frazesy, krew z mojej krwi. Nie zauważyłeś, że mówisz jak postać z marnej sztuki? No cóż... Wcale nie będę tęsknić za twoim sarkazmem, bracie. Zawsze byłeś trochę spięty, Tabas!
Zegarek Corteza się zatrzymał. O Boże, jego serce! Przecież Brian powiedział, że Cortez nazywał go swoim sercem. Jego serce przestało bić. Czy on nie żyje? Nie wierzę w to. To nie ma sensu, bo... On nie żyje. Oni wszyscy umierają. Niech to szlak, nie mogę. Wszyscy, których kocham, umierają. Wszyscy. Otworzyć komorę bezpieczeństwa? Chyba? Tak. Dosłownie czuję cenę tego ubrania. To miłe. To kompletny, złożony w całość kamienny dysk, wykuty w smoczym ogniu i ostudzony w zimnych wodach enklawy wartowników. Cóż na Boga zajęło pani tak dużo czasu? Przepraszam. Mówię do pani. Stój! Niech cię szlak, Jerry. Ach! Nie mogę wrócić do Małej Wenecji. Halo? Liper! O Jezu! O Boże! Co ci się stało? Postrzelili mnie! Zabrali mapę! To? Przepraszam, strasznie przepraszam, nie chciałem, ale oni obiecali, że znowu będę chodził! Kto? Holloway, awangarda. Miałem z nimi układ. Kiedy wróciłaś, dostałem od nich wiadomość. Chcieli mapy i informacji, które na niej były. Chcieli ciebie. Sprzedałeś mnie awangardzie? Ach, tak mi przykro. Oni grozili mi. Powiedzieli, że będę znowu chodził, albo czeka mnie śmierć. Musiałem wybierać. Rozumiem. Spokojnie, nie ruszaj się. Zawołam gliniarzy, a potem... Nie!
Umieram, a oni wsadziliby mnie do więzienia. Posłuchaj mnie, April. Mapa. Odczytałem ją. Oni wszystko zabrali, a ja zrobiłem kopię. Tam, na monitorze. Co to jest? Trochę się pobawiłem tą mapą, którą od ciebie dostałem, i choć niektórych informacji brakowało, to... Odpocznij przez chwilę. Nic nie mów. Ale muszę. Widzisz ten świecący krzyż? To miejsce było zaznaczone na mapie. Chyba jakaś anomalia. Nic o tym nie znalazłem. W żadnym banku danych. Ale zaraz niedaleko tego miejsca jest gwiezdny port. Nazywa się Poranna Gwiazda. Jak chcesz dostać się do miejsca, które było zaznaczone na mapie, to spróbuj przez ten port. Leć na Poranną Gwiazdę. Halloween miał ze sobą coś zabrać na górę, na stację. Słyszałem, jak o tym mówili. To coś ważnego. Strażnik. To musiał być strażnik. Ci faceci są niebezpieczni. Bardzo niebezpieczni. Uważaj! We mnie jedyna nasza nadzieja. Wiem, dorwij ich. Idź na górę do Porannej Gwiazdy. Zrób to, co musisz zrobić. Obiecuję. Przepraszam, mała. Wszystko w porządku? Flipper! A niech to. Dzięki, Flipper. To lista odlotów do stacji orbitalnych. Większość z nich zmierza do Porannej Gwiazdy, stacji należącej do MTI, umieszczonej na orbicie geostacjonarnej. Lista dzisiejszych odlotów. Promy odlatują mniej więcej co 40 minut. Nowy, lepszy trans. Kolejna odmiana tego narkotyku. O, przepraszam, środka stymulującego. Dwukrotnie skuteczniejszy za połowę ceny. Dzięki temu zdobędą sobie kolejne pokolenie narkomanów. Nowy, lepszy trans. Wzmacniacz doznań firmy Sweet Dreams Pharmaceuticals. Te dokumenty są tylko dla picu, żeby stworzyć fałszywą atmosferę, która pozwoli klientowi się zrelaksować. Przecież nie mogą być tacy źli, skoro mają jakieś papiery, no nie? Fałszywe dokumenty. Tylko dla picu. To jedna z tych bezdusznych, chirurgicznie podretuszowanych przedstawicielek handlowych, wyprodukowanych w jednym celu. Żeby zmusić kogo się da do podpisania kontraktu kolonizacyjnego. To kolonialna przedstawicielka handlowa.
Dzień dobry, proszę pani. Jak samopoczucie? Czuję się świetnie. A pani? Czuję się dobrze, proszę pani. Dziękuję za troskę. Czyż to nie urocze? Chyba tak. Czy mogę pani w czymś pomóc? Jak to jest, kiedy się pracuje dla mrocznej strony? Przepraszam, nie rozumiem. Przecież to handel niewolnikami. Może nie? Oczywiście, że nie. Ludzie bardzo często nie potrafią tego zrozumieć. Zapewniamy naszym kolonistom najlepszą opiekę, pracę dostosowaną do ich uzdolnień i znakomite wynagrodzenie. Mów do mnie jeszcze, jak ci to pozwala lepiej spać w nocy. Chciałabym się zarejestrować jako kolonistka. To wspaniale, proszę pani. Nie będzie pani żałowała tej decyzji. Zapewniam panią. Pewnie, że będę. Prawdę mówiąc, już jej żałuję. No tak, zrobimy co w naszej mocy, żeby znaleźć dla pani najodpowiedniejszą kolonię. Proszę tylko wypełnić ten formularz. Dlaczego nie nazwiecie tego po prostu niewolnictwem? Przecież o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Och nie, proszę pani, oczywiście, że nie. Zapewniamy naszym kolonistom najlepszą opiekę i comiesięczną wypłatę. Nieważne. W każdym razie muszę się dostać na prom do stacji transferowej Poranna Gwiazda. Dzisiaj wieczorem wylatuje prom z kolonistami na Bokamba 8, który zatrzymuje się na Porannej Gwieździe, ale proponuję, żeby pani jednak przejrzała nasze broszury. Proszę mnie wpisać na tę... Jak jej było? Bokamba 8? Właśnie tam chcę lecieć. Dobrze, proszę pani. Proszę mi podać swoją kartę identyfikacyjną i położyć swój prawy kciuk na tym czarnym kwadraciku. Gotowe. To wszystko, proszę pani. Jest pani zarejestrowana. Teraz proszę wziąć swój bagaż. Nie mam żadnego bagażu. Nic pani nie ma? W takim razie otrzyma pani wszystkie niezbędne rzeczy po przybyciu do kolonii. Proszę skierować się do pierwszej bramki i usiąść w poczekalni. Muszę też pani przypomnieć, że jeśli nie zjawi się pani dzisiaj na pokładzie tego promu, popełni pani wykroczenie przeciwko korporacji, karane pozbawieniem wolności. Pani też życzę miłego dnia.